Cześć, witajcie z tej strony Buźka. Zachęcam oczywiście każdą nową osobę do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Mam nadzieję, że wbijecie trochę tych łapek. I słuchajcie, dzisiaj sobie wybierzemy się na taką, można powiedzieć, Minecraft wyprawę. Idziemy do bossa. Jak wiecie, od niedawna na Craftcore są bossy, z których wypadają rzeczy takie jak na przykład voucher na skrzydła, czyli możecie takie skrzydła podobne do moich, tylko na przykład eventowe, sobie wygrać tam na bodajże 7 dni, jeżeli takiego bossa zabijecie i uda wam się złapać ten voucher. Bossy są dosyć mocne, posiadają 20 tysięcy punktów życia, czyli naprawdę jest to dosyć dużo i naprawdę samemu, czy też po prostu w kilka osób będzie wam ciężko zabić takiego bossa. I tam bardzo dużo osób właśnie te bossy bije. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić, czy jakieś bossy są zrespione, czy po prostu biegają po mapie, albo na przykład ile mają życia i na jakich koordynatach się znajdują, to wpisujecie komendę slash bossy. Nie wiem, czy boss działa. Nie wiem, boss nie działa, bossy. Wpisujecie. I macie sektory i koordynaty, na których takie bossy się znajdują. Aktualnie jesteśmy na sektorze W3, bo jest to mój sektor, na którym posiadam gildię. I na sektorze W3, tutaj widzicie, ostatni boss posiada 12, prawie 13 tysięcy HP i znajduje się na tych koordynatach, do których mniej więcej biegniemy. Jest tutaj 600 kratek. Co do rzeczy, które wypadają z bossa, należy wspomnieć, że są też tam takie bałwany, podobne do tych, które możecie spotkać po zabiciu gracza. Jednak różnią się one tym, że wypadają z nich inne rzeczy. I na przykład wypadają rzeczy takie jak klucze, czy też większa ilość placków. Dodatkowo te bossy mają bodajże chyba 300 HP, a nie 1000 jak po zabiciu gracza. Więc myślę, że fajne urozmaicenie, prawda, no po prostu gry. Pójdziemy sobie tam teraz na tego bossa, chyba tu się nie zbugujesz tak wysoko. No dobra, przejdziemy sobie po prostu naokoło. Cyk, 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 o kurde, nie mogę się zbugować, pięknie. 460 kratek. Moja gildia, mam nadzieję, że już tam będzie czekać. Jeżeli chodzi o moją taktykę na takiego bossa, czyli no taka, można powiedzieć, spokojna, jest to takie wbijanie się, jak już ma mało HP, bo zobaczycie za chwilę, że tam będzie się naprawdę bardzo dużo osób kręcić i no wręcz powiedziałbym, że głupotą jest wbijanie się, gdy on ma pełne HP, bo traci się itemy i w ogóle my po prostu korzystamy z tego, że reszta osób go obija. My sobie po prostu podchodzimy i dobijamy takiego bosika. Często zdarza się też, że te bossy są w dziurach, są koblowane w gildiach, które teraz zauważyłem, że odpalają im TNT właśnie za to, że koblują tego bossa. I w ogóle, ponieważ no wiecie, jeżeli taka gildia na przykład, no powiedzmy moja gildia sobie zakobluje takiego bossa i sobie zabije i mamy ten voucher na skrzydła, to jest takie trochę nie fair. Więc fajnie by byłoby, gdyby na przykład administracja zrobiła coś takiego, że te bossy mogą albo rozwalać jakoś bloki, albo omijają gildię, ponieważ no jeżeli wejdą na teren gildii, to nie jest do końca, że tak powiem, fajne i wtedy przeważnie są właśnie koblowane. Tu już widzicie, jest jeden z tych z ludzi. Sobie tutaj depozyt otworzę. Oj, zjadł mi dwa koksy, super. Dobieram sobie. Widzicie, na tydzień na przykład TNT odpalili, prawdopodobnie za bossa. Już tutaj się zaczynają troszeczkę ścinki. Mam nadzieję, że nie będzie tego na materiale widać. I on powinien... O, widzicie? Tu jest nasz boss. Normalnie jeszcze... zaraz wam powiem jeszcze coś. Tutaj na pasku do góry, nie wiem czy widzicie mój kursor, powinno nam się pojawić, że do najbliższego bossa zostało coś tam, bla bla bla. Ten boss ma swoje jakieś tam magiczne umiejętności, na przykład... Co już? Na przykład podrzuca, albo widzicie, wali piorunami, strzela ze strzał, skacze tak do góry i... Czemu on nie knoka? Skacze tak do góry i podrzuca. O, widzicie, teraz podskoczy. Tylko że ma nad sobą po prostu taką... no, zabudowany jest, nie? Że nie może nic zrobić. O, widzicie, spawnuje zombie. I takie tam inne moce. Dobra, słuchajcie. Ja teraz wracam do mojej gildii. Zaraz się tutaj dowiemy wszystkiego. O, już widzicie, tutaj stoją moi. I będziemy... no, będziemy bić tego bossa, więc słuchajcie, odmutuję się i zaczynamy. Jazda w niego, dawaj, dawaj, wani to na pizdę, dziada. Na pizdę, bombę, passata! Nie dać mu wejść na żubkarkę. Nawet nie miał lagi troszeczkę. Miał dętkę na tym lądzie.
No, to jest tu, gdzie ostatnio był ten boss. No. O kurwa, jestem w beczce z guzikami. No i zakoblowali mnie. Ej, dacie radę mnie uwolnić? Aha, to boss. Kurwa, nie zbugowałem się. Rzućcie mi perły, rzućcie mi perły. Gdzie? Rzuciłeś? Nie wiem, czy zapałem. Fasty idą na ciebie. Nie. Fuck, Benito! O co? Pomóż! No, co za śmierć? Rzucicie? Rzucicie mi perły? No ja już rzuciłem. Masz. Nie złapałem. Gdzie wy jesteście? Masz? Dobra, jestem, dzięki. Trzeba TNT wysadzić na kubę. Gdzie wy jesteście? Tu jest pełno beczek, uważajcie, to jest beczka z enderami na przykład. Wani, to nie poleć. No jesteś. Jakie debile! Jo! Mają TNT odpalone za nogi, czy nie? Tak. Mają. To dawaj, zaraz ich przebijemy, ja mam przy sobie TNT, tylko że ja mam trochę lagi. Oni kurwa na nogi grają w śmiecie cały czas. Gdzie macie ten? Kordy. Podajcie mi, a tu... 2089 na 2185. Niedaleko tego bossa. Co, Wani, to mówisz? Dawaj go z łuku, kurwa, jak masz to z łuku tego napierdaj, on się znudzi, kurwa, w śmiecie. Ale ci zajebał. Mam federki, no to wchodzę. Gdzie jest ten wrogie gildy? Gdzie się kończy kurwa tego wrogie gildy zjebano? Lagi trochę. A, to się dobra. Dziesięć tysięcy. Dobra, chcę tam. Dobra, gdzie jesteście? No wysadziłem trochę kuba. A, to wami to kurwa. Do zombiaka będę strzelał na to. On tutaj jest ten boss. Pa, fast. To nie zakontrolowane. No kurwa, knoka mnie ten fast, ci kiebany. Spierdalek, kurwa. Menel. Boss się zbał. Nikt go nie bije. Ja strzelam, będę strzelał do tego bossa. Z TNT. Nie wiem, jak daleko jest Kuboid. Ja mówię... Z TNT do bossa. No ja. Mam nadzieję, że mnie ten. A to jest fajne, jak ludzie się jednoczą i kurwa wszyscy się napierdalają na przykład. Że nie biją się między sobą, nie? Tylko na przykład tą gildę napierdalają, co ma bossa zakoblowanego. Dobrze. Jeszcze raz walnę. A tego bossa nikt nie bije. No bo te fasty tutaj mają, nie? O, teraz na przykład najbliższy boss się pojawił. Za ile kratek. Wcześniej tego paska nie miałem. Ja sobie siedzę na drzewkarce. Puszka, a gdzie się przebijasz? No w bossa strzelam z TNT. To, że mi się kończy ten budulec. Jakby ktoś miał jakiegoś kobla, to bym był wdzięczny. Proszę tu, Buśka, dam ci. Kurwa, podpalił jakiś śmieć. Pas. Z bossem? Pod bossem? Obok. Kurwa, nie mam tego pokińskiego. Obok, w prawo, w lewo? Jeb, ktoś perły rzuca, a nie, to ten. Dobra, kurwa, knokają mnie do dziury. Ze śmiecie, dobra, im koksa i co, kurwa, będziesz spierdalał teraz w frajerze. A ten mi pomaga. Kurwa, bije z knoka, nie? Bym naprawdę się zdenerwował na niego. Dobra. Mani to, gdzie oni są? Prowadź. Jakimś tejwie teraz jesteś. Albo mówi padowanie. O, knokami. O kurwa, ale dziura. Ja ten prosto czasami tak szczela. Mani to! O, gdzie jest to? Gdzie oni są? Tutaj są. Te beczce. Czy ci chodzi grób sztyl obasa, no to tutaj jest. Nie no, obuśkersa i tam wszystkich to tam jest. To gdzie jesteś? No ja w cave'ach jakiś stary. Tam gdzie gdzie strzelałem, widziałeś gdzie strzelałem? Z tego? Z TNT? Tak. Tam taka dziura jest, do tych cave'ów wlecieliśmy. Tu? No faktycznie. Nie wiem, gonimy jakiegoś typa. Nie mam knoka, mordo, żeby cię knoknąć. Tutaj chyba, tutaj parz. Kurwa, nie widzę, który. Dawaj tu, Wanito, koksa jest i wbijamy.
Ile pozbawa? Po a nie wiem, nikt go nie bije. My tak jak fast tego Buma, dojeżdżamy Buma. A później tego drugiego dojeżdżamy. Perły rzuca, co za cymbał. Nie ma go perły. Też, ej, wskakują tu te ziomki. No to nie jest za perła ziomeczko. Kurwo no. Ja to włączyłem. Rzucili za nim? Tak, to mam go. Jest, wyknokowałem go. O! Dawaj go! Właśnie ostatniego koksa ty byś zjadł. Ma tylko jedną. Ostatni koks, nie zjadł chyba. Dobra, padło coś. Dawaj, jedziemy. Rzucaj za nim perły jak chcesz. Leciał! Ja muszę seda zmienić. Kurwa, nie widzę. Cepa się trochę, nie? Ten typ. Tak. Dobra, popadło mu coś znowu. Ja muszę zejść. Podkop go. Nie no, już go biję. Z knoka, dalej. Lej go ziomek z knoka. Dawaj tego drugiego. Dobra, nie bij. No ja z wami debil. Dawaj. To od nas? Kurwa, nie, bo mnie zakoblują. Dobra, muszę stąd spierdalać. No nie dojebaliście go. Chcecie nam pomóc w cave'ach? No. 2080 na 2170. Dacie radę tu wejść? Mam jednego koksa i... 2000... Kurwa, czemu nie zakoblowałem? 2135 na 2182. Szybko tu chodźcie. To ile? 2100 na 2175. Mam jeszcze jednego refa, jednego koksa. Kurwa, teraz wyleciała masówka na mnie, na ich. Kurwa mać. No kurwa, tu nie ma przejścia. No i tu jest teren gildii jakiejś, kurwa. 2100 na 2200, coś takiego. Jan koksa, poliżę. Na pół zjadłem, Boże. A pereł nie masz, tak? Nie, nic nie mam, mam ostatniego refa, stary. 2100 na 2200, coś takiego. Ja mam, kurwa. Tylko, jestem tu, tylko nie wiem jak się do ciebie dostać. Ja pierdolę, o Jezu, jeszcze wbiegłem do nich pod gildię. No musicie się wkopać jakoś. Nie wiem, to Boże. No po, nie wejdziecie, nie? No ciężko, ja szukam wejścia, bo to jest terenie gildii jesteś. No kurwa, to są wszędzie tereny gildii! Ja pierdolę, nie mogę tu nic zrobić. O! Tu mam jakieś kejwiska. Nie mam czym koblować, stary. Jeszcze drop kobla chyba mam off. No i chuj, uderzają mnie. Kurwa, skrzynce? Lód jest. Kurwa, drewnem mnie zajebali. Chuj. No kurwa, zdechnę tu. Kurwa, jebane, no! No nic nie mam, kurwa!